Rozliczenia w systemie Elixir są realizowane 2 maja, ale we wtorek 3 maja w dniu wolnym od pracy sesje rozliczeniowe nie odbędą się. Przypomina Krajowa Izba Rozliczeniowa. 3 maja aktywny będzie zaś system Euro Elixir, rozliczający przelewy w unijnej walucie. Krajowa Izba Rozliczeniowa przypomina, że rozliczenia w systemie Elixir realizowane są w czasie jednej z trzech sesji odbywających się w dni robocze w godzinach 9.30, 13.30 i 16. Odstępstwem od tego standardu są dni ustawowo wolne od pracy i weekendy. W poniedziałek 2 Maja, który jest dniem roboczym, system Elixir pracuje standardowo. Wtorek 3 maja jest dniem wolnym od pracy i wtedy sesje rozliczeniowe nie odbędą się podała KIR. W kolejne dni tygodnia, począwszy od 4 maja, system będzie działał w zwykłym trybie. Urząd Komunikacji Elektronicznej opracował dokumenty niezbędne do ogłoszenia konsultacji aukcji 5G, ale czeka na przyjęcie przez Komitet Stały Rady Ministrów projektu ustawy o cyberbezpieczeństwie, podał urząd w sprawozdaniu z działalności prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej za 2021 rok. Urząd podkreśla, żeby określić w decyzji rezerwacyjnej przedmiotowe wymagania niezbędne są przepisy prawa, które dadzą podstawę do wprowadzenia takich zapisów. Obecnie w polskim porządku prawnym brak jest dokumentu rangi ustawowej, który stanowiłby taką podstawę. Podstawa wprowadzenia przedmiotowych wymagań ma znaleźć się w nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Projekt nowelizacji tej ustawy znajduje się obecnie na etapie prac legislacyjnych. Brak nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa stanowi bezpośrednią przeszkodę Unii umożliwiającą rozpoczęcie konsultacji aukcji, napisaną w sprawozdaniu urzędu. Izba zbożowo-paszowa podała, że na krajowym rynku zbóż w dalszym ciągu dominują oferty sprzedaży pszenicy i kukurydzy. Natomiast ciągle utrzymuje się wyraźnie uszczuplona podaż przężyta i jęczmienia, co stanowi silne wsparcie tych zbóż. Izba podkreśla, że do kraju w dalszym ciągu dociera ukraińska kukurydza, której import w znacznej mierze jest obecnie realizowany w ramach wcześniej dokonanych zakupów. Duże problemy logistyczne na granicy i problemy z szybkim odbiorem kukurydzy z wagonów zniechęcają mniejsze firmy handlowe do importu tego zboża. Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa napisała na Twitterze, że zgodnie z zapowiedziami został uruchomiony polsko-litewski gazociąg GIPL. Gazociąg GIPL o długości 508 km łączy gazowe systemy przesyłowe Polski i Litwy. Pełną przepustowość ma osiągnąć w październiku tego roku. Minister dodała, że 5 maja będzie otwarta kolejna infrastruktura umożliwiająca większy przesył. O uruchomieniu polsko-litewskiego połączenia gazowego poinformował także na swojej stronie operator litewskiej części gazociągu Ambergrid. Jak podano, w trakcie aukcji 27 kwietnia zarezerwowana została 1 trzecia dostępnych zdolności przesyłowych w stronę Polski. Obecnie na terenie Polski nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska, zapewniła Państwowa Agencja Atomistyki. Agencja nie odnotowała żadnych niepokojących wskazań aparatury pomiarowej. Włochy i Grecja luzują obostrzenia sanitarne przed początkiem sezonu turystycznego. Świadczy to o tym, że życie coraz bardziej wraca do normy, podała agencja Associated Press. Od niedzieli osoby odwiedzające Włochy nie muszą już wypełniać formularza unijnej karty lokalizacji podróżującego. Oprócz tego rząd w Rzymie zniósł obowiązek okazywania paszportu covid przy wejściu do takich miejsc jak restauracje, kina czy siłownie. Przepustka zdrowotna nadal będzie wymagana przy wstępie do szpitali i domów opieki. Włochy zniosły niektóre nakazy noszenia masek w pomieszczeniach, w tym w supermarketach, miejscach pracy i Sklepach. Maski nadal są wymagane w środkach transportu publicznego, w kinach oraz we wszystkich placówkach służby zdrowia i domach opieki podkreśliła agencja. Również Grecja ograniczyła obostrzenia sanitarne. Przypomniano, że turystyka odpowiada za 20% PKB Grecji. Grecki Urząd Lotnictwa Cywilnego ogłosił, że znosi wszystkie przepisy COVID-19 dotyczące lotów międzynarodowych i krajowych z wyjątkiem obowiązku noszenia masek na twarz podczas lotu i na lotniskach. Wcześniej podróżujący samoloty musieli przedstawić dowód szczepienia, negatywnego wyniku testu. Lub niedawnego wyleczenia z choroby, podała agencja. Od 1 maja do 31 sierpnia zniesiono w Grecji obowiązek okazywania świadectwa szczepień przeciw COVID-19. W sierpniu zostanie ustalone, czy należy je przywrócić, skazał Associated Press. Zawieszono również ograniczenia dotyczące liczby klientów w pomieszczeniach zamkniętych. Maseczki są jednak w Grecji nadal wymagane w pomieszczeniach i w pojazdach, a eksperci zalecają ich używanie na zewnątrz w zatłoczonych miejscach, takich jak koncerty, wymienia agencja.